No man who meets the hunt returns to this world. I returned. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wieśka 3 i sobie wypełnimy tym razem zadanie główne, które się zwie Panie Lasu. A z tego co wiem, rzekomo jest ono związane z zadaniem sprawy rodzinne, ponieważ tam się może kryć żona barona. Ale niedługo się pewnie dowiemy. Także brnijmy w to, no kawał drogi musiałem przemierzyć. Jest to dokładnie o tutaj. A jechałem od barona. I trzeba było oczywiście przejechać konno, bo nie było odkrytych żadnych tych znaków do szybkich podróży. Ale już jestem. Nie chciałem wcześniej zanudzać. O, jest kapliczka. O kurde, jaka kapliczka w ogóle. Ona żyje? No myślałem. Oh fuck. To skrep? A to pierniki z robaczkami. Miamuśnie. Dobra, podążaj słodką ścieżką, tak? No dobrze, czyli... Pójdźmy... Oho, dobra, jest. Jest coś, jest. Mamy coś, tylko że... No dobrze. Czyli to jest ta słodka ścieżka, tak? Możemy to wziąć? Nie. Oj, bardzo słodko, bardzo. Niam, 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 niam. Dobrze, czyli tak. Przytrzymam L2, żeby te wiedźmińskie zmysły były aktywne, ale widać, że ścieżka nie jest jakaś skomplikowana, bo tak naprawdę idzie główną ścieżką na mokradłach. To daleko jeszcze, czy nie? O, skrzyneczka. Oczywiście lubimy skrzyneczki. Wszystko się nam przyda, jak najbardziej. Pozwoliłem sobie też w międzyczasie zregenerować mój ekwipunek, tam miecz srebrny i zbroję, bo już były w opłakanym stanie. Tak jak i rękawice. O, jakiś kwiat chyba, którego wcześniej nie widziałem. Mysi chwast. Dobra. Tu nic nie ma. Utopców nie ma. Myślałem, że mogę to podnieść. Nie. No to spoko. No to jesteśmy. Okej. Okay, dotarliśmy na miejsce do tych pań lasu. Są to prawdopodobnie jakieś wiedźmy. Ogólnie to misję dopiero odkryliśmy po zadaniu Mysia Wieża. Skórę zdarł z gubtaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kochasz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Ładnie rymują, ładnie, bardzo. Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd. Jam jest Bart, który wam zaraz zaśpiewa niezłą historię. Czy widzieliście tu szarowocą dziewczynę? Szukam pewnej wiedźmy. Co robicie na bagnach? O. Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? No ta. Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? No tak, dokładnie. Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. I narobił hałas. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Oj, nie wiadomo. Zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach! Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówi. No jak wygodniali.
skurwysyny. Dobra, teraz tak. Ta dziewczyna jest tarapaty. Dziewczyna, której szukam, ma kłopoty. Jeżeli nie chcecie pomóc mnie, to pomóżcie chociaż jej. A ty skąd wiesz, że tu była? Ponoć trafiła do wiedźm na bagnach. Ale tu przecież nie ma żadnych wiedźm. Są tylko żaby. I padalce. I Janek. A co to za rozmowy? Co za pogaduszki? Jest i babcinka. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest wszystkie? Zaraz bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Dobrze, jeszcze będę musieli szukać jakiegoś dziecka. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brodawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Dobrze, to powiedz nam. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. To jasne. Po części pewnie trochę prawdy w tym jest, co? Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia. Pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, jasne. Młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Mów. Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, który przypilnuje. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! No to się dowiedzieliśmy. A, to chyba też będzie długie zadanie. Raczej. Tak myślę. Dobrze, tylko... z ukoranem przez babcią chłopcem, bo on wie, gdzie jest Janek. W takim razie idziemy. Dobrze. No tak, skacze jak żaba. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Bo? Nie będę z tym rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Zadam ci tylko jedno pytanie. Nie zadasz mu żadnego pytania. Ty jesteś obcy. Nie wolno rozmawiać z obcymi. Możemy już jeść. Będzie zupa ze skwarkami. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. No dobra. Teraz tak, trzeba pytać pozostałe dzieci, tak? Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Zapytajmy. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Chyba wam wkręca makaron w uszy, co? Ale chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Babcia? A właśnie, a może babcia teraz stwarza tylko pozory, a tak naprawdę krzywdzi te dzieci. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. Czy?
i boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. O właśnie, a czy mi pomożecie? Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. O, Jesus. Wiedziałem, że to nie pójdzie tak łatwo. A może coś innego? Może potrzeba wam czegoś innego. Ja to bym chciała coś słodkiego. Ja tak samo. Albo owoców. Jakbyś nam dał coś dobrego do jedzenia, to ci pomożemy. Spoko. Macie tu łakocie. Pewnie coś mam. Ale pychota. W życiu żem czegoś takiego nie jadła. O, bo to wiedźmin ma przy sobie smakołyki, które znalazł. Tak naprawdę o innych. Babciu, babciu, jak net śmiel w życiu użarł. Chodź, babciu. Jakie intrygi, co? Ta babcia jakaś taka dziwna jest. Może rzeczywiście coś kryje. Nie bój się. Ja nic nie wiem. Oj, coś wiesz. Nie robi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Tak? Aha. A gdzie twoje rodzice? Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. No, mogę mnie pytać. Tak jak moi. Jednego razu po świcie poszło na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakżem wracał do domu, to żem usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. Dobrze. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy. Prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. No to gdzie pewnie Ciri. Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Okej, okay, spoko. No to fajnie, to się w końcu jednak dowiedzieliśmy czegoś po raczej, no w miarę ciężkiej przeprawie, bo nikt nie chciał nic powiedzieć. No i teraz tak, to chodźmy na jednego. Dobrze, babciu, dobrze, tam się nie ten... Nie piekł. Ale raczej trzeba przejść przez mokradła. Widzę, że tam są utopce, zapiszmy sobie najpierw. Może tutaj. Nie ma za dużo pól do zapisu, ale to nieważne w sumie. I tak brniemy do przodu, ja się nie będę cofał. O Jezu, ta baba. Spierdalaj. Dobrze, zginęła. No, twarda ta babka jest. Jest zmyślony, na pewno zostawię ze sobą ślady. To jest tak. Dobra, oczywiście weźmy sobie. O, z utopców nic zostało, tylko z tej baby. Baba mokradł, czy jak ona się nazywa? A właśnie, czy nam się pojawiła w glosariuszu? I
istoty magiczne, to już mieliśmy z nimi do czynienia. Insektoidy, hybrydy, no to ten gryf cały. Zaraz, relikty. Sylwany są wredne, chciwe i kłamliwe, ale i tak wolę je od Duan. Okej, to mieliśmy z nim do czynienia, darowaliśmy mu życie. Jest baba wodna. I teraz tak, petarda, olej przeciwtrupojadom, Quen i Igni. No właśnie, te wodne stworzenia są wrażliwe na ogień. Dokładnie, będzie trzeba ulepszyć sobie ten znak. Także myślę, że na razie weźmiemy sobie ten Igni. A, o właśnie, są ślady jakieś. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Możliwe, możliwe. Ale jakieś takie chaotyczne te ślady, co? Dobra, ale wygląda na to, że brną one w tę kierunku. Znowu myślę... Fuck. Musimy się znowu powołać detektywa. Kurde, detektyw do akcji. Przy walce z utopcami radziłbym, nie wiem, raz x kółko albo dwa razy x kółko robić takie kombinacje, żeby przy tym było dosyć sporo uników. No bo one są szybkie i naprawdę jak, no, atakują dosyć znienacka, tak samo ta baba cała wodna. Teraz chodźmy na jednego. Dobra, chyba jesteśmy blisko, co? Dobra, ślady prowadzą tędy. Powiem tak, jeszcze jedną rzecz wspomnę przy okazji. Grając tak, no już jednak z, no trochę godzin, no z 20 może więcej godzin przegrałem już na PlayStation 4 Wiedźmina i naprawdę powiem, że... A, raz miałem problem. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Z otwarciem drzwi, zaraz to wywabię tego Jankę. W Mysiej Wieży, tak dokładnie, w Mysiej Wieży, jak widzieliście na filmiku, jeżeli ktoś oglądał, to musiałem po prostu cofnąć save'a, dwa poprzednie save'y wbić i było ok, ale tak to całą grę nic, bugów zero, także powiem, że jest dobrze. Ja się na pewno nie rozczarowałem na tej grze i kto będzie grał, to na pewno też się nie rozczaruje. No dobra, wywapmy tego Janka. Janek? Kijem, może jak mrówka wyjdzie. Jest ten Jan, o Boże, jakie brzydkie to. Co to za... Nie bój się. Może to poroniec? Nie, jednak nie. Murzynek? Też nie. Jesteś oblakinią? Kim? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Co to jest ten uboże? Szarowłosej dziewczyny. Widziały się? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Nie może mówić. Dlaczego? Aha. Nie było dobrze. Znasz dzieciaki z Polanym? Dokładnie. To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. No raczej. Przeszkadza ci sąsiedztwo potworów? A co, że zżyci są, tak? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się. Nie skrzywdzę nikogo. O co chodzi? Nie możesz mówić? No jak widać nie. Chyba macha, bo... Dlaczego? Bo nie ma języka.
Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Okej, będziemy musieli chyba biec za nim. Mam iść za tobą. Chcesz, żebym za tobą poszedł? No. Cóż, chyba nie mam wyjścia. No raczej nie. No, sam powiedział. Znaczy pomachał głową, że nie. O, jaki szybki skubaniec. Nie wiem, może nie aż tak. Krótkie nóżki to nie będzie aż taki szybki. Dobra, zadanie zaktualizowane. Bożątko. Kurwa, tylko że po drodze nas żadne gówno nie zaatakowały. Chyba że ten Janek ich odstraszy. Dobrze, dobrze, ignij. Pięknie, głowa poleciała. Ho, ho. Kontroba stwora, teraz tak. Janek tam czeka. Trzymaj się blisko. Ja tu pozbieram i spadam na... Trzeba uważać na tamte opary, które się noszą. Boże, jak tu się wszystko zlewa przy tym świetle, jak jest słońce nisko. Ale ładnie to wygląda, naprawdę super. Elegancko. Bardzo ładnie. No Janek, dajesz. Teraz Kendy. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Aha. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. A co tam takiego jest? Mam nadzieję, że nie kolejny gryf. W takim razie wejdę tam. Jaki zadowolony. Tak, tak, wejdź, widzimy mnie i się połam. Aha, czyli tędy. Tak myślę. Chyba. Zobaczcie. Tu cień, tu o. Tu cień, o tu. Smok? Wiwerna. To on się boi tej wiwerny, chyba na to wychodzi. No. Który to poziom? Szósty to już. O fuck, fuck. Damy radę. Do tyłu. Wiecie co? Wezmę sobie igni. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Wziąłem wilgę. Sprytne, kurde, stworzenie. Dobra. Sporo, że milczę, ale... Tak jest, udało się. Nie za pierwszym razem, całkiem nieźle. Ale no nie mówcie mi, że nic po tej wiwernie nie będzie. Nic, nic tutaj nie ma. O. A, jest jednak. Dobra. Jest jednak, jaja wiwerny i tak dalej. Mniejszy niebieski mutagen. A ja chcę może większy. Mniejszy zielony mutagen. A tu są jakieś... Aha, to ta harpia cała, tak? Przeszukaj krucze gniazdo. Czyli co, trzeba było zejść niżej troszeczkę, tak? Czy dalej? Nie, dalej. Ale tak, zapiszemy sobie to na pewno. O, w ten sposób. Zapieczętkowana butelka i klucze pióro. Albo pióro.
Może chciał, nie wiem, list napisać. Dobrze, więc zejdźmy na dół. No, no. Nie bądź taki. Cienie nas, koleżko. Dobra, dobra, dobra. No i dobra, porozmawiamy znowu z Jankiem. Trzymaj. No i spoko, tylko co on tam ma? Jakiś fajny napitek? A nie. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Wścina! Ha! Jak to brzmi? Król Gardik no. Kupił królowej brugę korale koloru koralowego. I odzyskał głos. Już się cieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. No kurwa. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Chwila, chwila. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Tak. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja tak samo. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Podpadłeś komuś pewnie, młodzieńcze. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć, dusiołek, dusiołek, i poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? A nie trochę. No właśnie. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Okej, no dobra, w końcu przejdźmy do rzeczy. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. Kupa to życie, a naprawdę. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. A co wiesz o wiedźmach? Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Okej, okay. A teraz powiedz, kim są te kobiety? Z wioski na bagnach. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Lekko. Całkiem stuknięta. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnach? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Dobrze, ta rozmowa to w ogóle taka jest. Ojejku. No dobra, kończmy w takim razie. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać.
Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Ojej, teraz trzeba jeszcze podróżować za nim, tak? No dobrze, no to pójdźmy. Janek. Podążaj za Jankiem do wioski na moczarach. Ależ nie ma problemu. To też kawałek z powrotem, co? Zanim tu dotarłem. Kurwa, pewnie zaraz znowu, a jak utopce. Dobra, trzeba się przygotować. Widzę. Kurwa, jest ta baba wodna, czy jak tam. Unik. Dobrze, przecięty. Dobrze, pięknie padła. Jeszcze jeden. Dobrze, Wiedźmin, dobrze, jest taki szybki coraz. Widzę, głębsze te uniki robi. Ucho potwora, o, unikaty akurat zdobyłem. Jad, unikat, świetnie. Jeszcze tutaj od niego mam coś. Kość potwora, język topielca. Dobra, chodźmy za tym gówniarzem. W końcu dowiedzmy się, jak dotrzeć do tych wiedźm, żeby skontaktować się z ci... proszę. Chwila, moment, tam jeszcze nie biegnij, bo ja widzę, że to jest jakiś ołtarzyk. Pogasimy to wszystko, ciekawe, czy coś się stanie, co? A dobra, dobra, bez sensu, bez sensu. Dobra, ja powiem tak, jeszcze przy bieganiu po takich miejscach, gdzie ciężko coś zauważyć, warto włączyć sobie zmysł wiedźmiński. A, zobaczmy jeszcze, co ja tu zdobyłem. No, no. Całkiem nieźle. Powiem tak, że no na pewno to zamienię od razu. I mamy jakieś bełty. Elegancko. A, no i oczywiście to. No i dobra, świetnie. Dobra, podążajmy dalej. Jakoś tak wolniutko biegnie. Weźmy sobie to. A, o, już jesteśmy. Chyba, że jakoś teraz na skróty poszliśmy. Całkiem możliwe. Porozmawiałem jeszcze z tą babcią. Okej, okay, przerywnik. W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, ta ją uspokoi. O, dobry pomysł. Poproszę Metallica. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. No i przywlókł babcię do siebie śpiewem. Ty! Spryciarz. To ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Mały, nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. No jednak Wiedźmin wyszedł. Myślałem, że on sam będzie gadał. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Czemu? Jaki masz problem? Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz. Czyli to babcia mu odebrała głos. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie pomogą znaleźć. No,
Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. No jednak w końcu, kurde macie. No. W końcu babcia wydusi z siebie te informacje. Co za... uparta baba. O kurde. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Okej, okay, widać, że nie z ołtarzy. Wszechpotężne, piękne panie! Przybywajcie na wezwanie! Marny człek przed wami stanie! Coś się zaczyna dziać. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Teraz takim medium widać się stała, co? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki, na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? W dupie. Wiesz, schowałem się, żeby mnie nikt nie widział. Rozumiem, że to wy jesteście trzema wiedźmami. Wiedźmami? A gdzieś to usłyszałeś tak paskudne słowo, kawalerze? Baby po wsiach znów nas obgadują. Zawiść i podłość ludzka nie znają granic. Czy my wyglądamy na wiedźmę? No w sumie to nie. Sprawdź, dotknij mnie, białowłosy, tam gdzie lubisz najbardziej. Oj, nie wiem, czy to wydaje, będą... ten gobelin jest zrobiony z włosów. Cóż za wspaniałe zmysł dotyku. Kamal podotyka sobie jeszcze. Nie ma takiej opcji. Skąd bierzecie ludzkie włosy? Czyżbyś nie słyszał o postrzyżynach? W tych stronach młodzieniec staje się dorosły dopiero wtedy, kiedy po raz pierwszy obetnie włosy. Nasza siostra plecie gobeliny z odciętych włosów. Równe sploty, dobre losy. A jeżeli splot jest nierówny? Wtedy trzeba pruć. No, albo jak się zmarnuje, to dupa, nie? Znowu trzeba obcinać włosy. Pojebane, kurwa. Obraz z włosów. Jesteście zaklęte w tym gobelinie? Ach, dotykliwy ten nasz kawaler. To my jesteśmy tymi, które zaklinają. Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Hmm. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Pewnie jak brety. Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Zniszcz bestię, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. Bo jak nie, to co? A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Po co mi sztylet? Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przechodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Mhm, okej. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet!
A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Posrane, ale mają pomysły, co? Deweloperzy. Znaczy, to nie deweloperzy, to jest na podstawie książek. To Sapkowski miał pomysł. Dobrze, już idę. Sztylet, muszę przynieść sztylet. Wiedźmy, które przemawiają z obrazu. Uplecionego z włosów. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Boże, jaka nerwowa kobieta. Spokojnie. O, fajny. Dagger. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Okej, okay, co? I wtedy te wiedźmy będą zadowolone, tak? Jest i poziom 9. Dobra. To tak, mamy zaktualizowane zadanie i przy okazji wejdźmy sobie tutaj w tą postać naszą i może rozdajmy ten punkt umiejętności. Aha, tutaj już nie możemy tego zrobić. Ja bym sobie w ogóle jeszcze zainwestował właśnie w znaki. Nie. A kiedy będę mógł to wymagana liczba wydanych punktów 8. Wydanych. A to już mam chyba. Nie, wydane punkty mam 4. Aha. Rozumiem. Spoko. To w ogóle bym zlikwidował tak naprawdę, no ale już trudno. Trening strzelecki, transbojowy, spadek akademii po otrzymaniu obrażenia jest zmniejszony o 20%. Trening siłowy. To silne ataki, dobra, to akurat nie trzeba. Mutageny. Mniejszy. Mutagen z mglaka. Dobra, możemy wrzucić w sumie taki jeden. O, dokładnie, fajnie. I jeszcze sobie zróbmy tak. Zainwestujmy jeszcze moim zdaniem w znak igni. W znaki to w ogóle będę inwestował, to na pewno. Dobrze. Tak jest, o to chodziło. Także, co temu mamy? Następny obecny poziom zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. Efekt skaluje się wraz z mocą znaków aż do maksymalnego poziomu 15%. Dobrze. Także tak, na tym skończymy i ja sobie zapiszę. Panie lasu, tak jest. Dobra. I będziemy kończyć na tym. Ciąg dalszy tego zadania. Widać, że ostatnie zadania w ogóle się rozwijają na 2 odcinki. Oczywiście dokończymy sobie w następnym odcinku. Także jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, hej, cześć. No man who meets the hunt returns to this world. I returned.